wziąłem się za pryskanie kaftanu, który mi został w beczce od piątku. Nie, od czwartku. Czwartek już to rozrobiłem, oprysk w beczce, ale no co, musiałem jechać na przetwórnię. Kolega zadzwonił, że kierowca nie mógł. Coś tam się wydarzyło, no i musiałem jechać. Trzeba było wspomóc kolegę troszkę. Ciekawy jestem, jaki będzie efekt tego kaftanu. Dwa dni w beczce był rozrobiony. No różnie to może być. Ale tu jest słaba ziemia, widać po tych jabłuszkach, że ojej. Trzeba zacząć kosić. Zaraz tak pasty pryskać, bo to wszystko po tych deszczach jak ruszy, to będzie rosło jak głupie. Wypryskam tam beczkę i kończę, bo to słońce wysoko jest, jak zajdzie, jak wyjdzie za chmury, to jest za ciepło. Ciekawe jak wieczorem będzie, wieczorem bym sobie zrobił drugą beczkę i by była gitara. W ogóle to cześć, siemanko. Wczoraj była niedziela, miałem imprezę rodzinną. No i dzisiaj wiadomo, poniedziałek, to tak różnie bywa, ale dobrze jest, nie narzekam, jest dobrze. Biorę, podczepiam opryskiwacz, muszę opryskać te wiśnie miedziankiem, bo już powinien to zrobić. I potem przed wieczorem jeszcze pierdzielne borem. I tak ze trzy razy powtórzę do co tydzień te zabiegi. Z borem i cynkiem na zmianę, nie? Żeby te pąki wzmocnić na zimę, żeby to w przyszłym roku dała trochę towaru. Bo w tym roku lipa wymroziło, nie? Tam z 15 arów, pół tony miałem, tonę 100 chyba. Tutaj, koło domu. Powinno być za 2,5 tony co najmniej, za 2 tony. No i dobra, biorę się za podpinanie, tu trochę wody zostało. Może mi nie spadnie, co? Może nie. Nie wiem jak tam u was pogoda dzisiaj. Pada, nie pada. U nas to tak jak widać, niebo zachmurzone. Niebo zachmurzone, nie, ale bardzo nie ten. Wiatr tylko trochę wieje, nie? W ogóle nie pada nic. Jeszcze potem muszę dokończyć tego Goldenika. Opryskać, bo w sobotę opryskałem jedną beczkę kaptanem i saletrą. Dzisiaj i przed wieczorkiem zrobię drugą beczkę Goldeny. No, jutro rano chciałem opierdzielić na owocówkę. Czymś jeszcze nie wiem czym. I w środę jadę w trasę. W środę albo, raczej w środę pojadę. Żonka będzie musiała to sobie ogarniać. Kogoś tam najwyżej wezmę do pomocy na skup i tyle, nie? Dobra, biorę się, podpinam i działam.
ale się w palucha walnąłem. Trochę do tyłu muszę dać. Kurde. Dobra. Me gusta ta. Op. I to tu. I to biorę. Pyk. Pyk, cyk. Prąd podłączam. Podłączone, wałek. Wałek. Do wałka lepiej wyłączę ciągnik, żeby losu nie kusić. Może być różnie, co? Miedź 700.